Witam w kolejnym filmiku. Jeżeli obraz ucięty przypominam opcja pełna, w takim pięknym kadrze nagram moich największych ukochany zapachy, moje największe ukochańców, jeżeli chodzi o te róże. Koniecznie dajcie znać, jak u Was jest, jeżeli chodzi o róże, czy lubicie, czy nie lubicie, jakie wydania, czy może w ogóle wszelkie wydania, czy może któreś szczególnie. Bardziej jakieś może róże na słoik, konfiturowe, orientalne, może bardziej takie róże botaniczne, róże z jakimiś dodatkami zielonymi, ziołowymi. Może takie bardziej róże przybrudzone, może róże z paczulą, z kadzidłem, z agarem. U mnie jest tak, że dużo różnych ujęć róże lubię, natomiast pewnie są szczególnie u mnie lubiane. Przede wszystkim róże do pewnych takich tam jak na przykład geranium, takimi bardziej świeższymi, botanicznymi, zielonymi, miętą, róże botaniczne, róże ogrodowe, róże chropowate, róże wytrawne. Wydaje mi się, że to najbardziej z róż takich mocniejszych, orientalnych. Pewnie bym wskazała, ale jest ich dużo mniej. Róża agar u mnie ciężko, róża kadzidło różnie to bywa. Połączenie z nutami słodkimi raczej na nie, chociaż różnie to też bywa. Wiem, że jedna z moich widzek, widzka Marlena, będzie miała, chyba już ma rozpudr z pewnej niszowej marki, tego perfumiera. I tam jest połączenie właśnie róży z czymś bardziej na słodko, tam jest chyba karmel. Karmel w perfumach potrafi być ciekawy, w przeciwieństwie według mnie do takich powiadalnych typu toffee. Natomiast wydaje mi się, że to może być ciekawa propozycja. Oczywiście, jeżeli chodzi o moich ulubieńców różanych, można zauważyć, że róże szczególnie lubię, bo jest dużo filmików róży na moim kanale, gdzie wiele zapachów z różą chwalę, ale nie zawsze też tak jest kolorowo. Jeżeli chodzi o majestat, wyróżniałabym Izję. Jeżeli chodzi o niższe, to faktycznie tam jest więcej moich ukochanych zapachów, jeżeli chodzi o motyw różany. Oczywiście wskazałabym fenomenalną, chłodną różę z liśćmi porzeczki Sublime Baskin The Different Company, różę z paczulą i z geranium, z etap do rąż Eau de Protection. Oczywiście takie zapachy z różą, taką bardziej może na słodko, róże z truskawkami Rose Elixir, zwłaszcza dawną wersję z Montal. U mnie z tymi różami Montal jest różnie, ale ten zapach akurat lubię. Róże z czekoladą propos słodkich z Mancery bardzo lubię. Inne zapachy róży z dodatkami z Mancery, to już tak średnio pamiętam. Pierwszy mój zapach flakon Mancery to było Rose Grady i to już było raczej tak traumatycznie, że tak powiem, jeżeli chodzi o róże. Oczywiście uwielbiam limitki Paris Premier Rose w Saint Laurent i moim ostatnio ukochanym zapachem z różą jest oczywiście Dirty Flowers z Kerosene, gdzie mamy róże z taką cierpkością, efektem garanżem, tam bardziej cierpkość kwiatu pomarańczy, stricte, jeżeli chodzi o nutę. I oczywiście Talento Mendi Torosa, fenomenalny zapach, ekstra niesadycany, kolosalnie zabójcze. Fenomenalny zapach z różą, gdzie mamy przestrzeń, gdzie mamy świeżość, gdzie mamy róże, miętę, geranium, cierpkość.